typowy burak za kierownicą. Ja nie wiem, gdzie takich sieją, ten akurat jest z zagranicy. Wyprzedził auto naszego widza przez podwójną ciągłą, zatrzymał się, zahamował i wysiadł. No on wyskoczył z auta, wyskoczył z pretensjami do naszego widza. Dlaczego? Dlatego, że tamten chwilę dłużej stał na skrzyżowaniu, bo nie mógł po prostu wyjechać. I to tak bardzo zdenerwowało naszego buraka. Przeciwstawiamy się takiemu buraczemu myśleniu. Często narzekamy na kierowców, którzy rozmawiają przez komórkę w trakcie jazdy. No tym razem rozmawiała pani, która przechodzi przez przejście dla pieszych. Przechodzi, ale jak? Nie spojrzała na światło, weszła wprost pod koła innych aut na czerwonym świetle. Brawa dla kierowcy tego srebrnego auta, który pomyślał za tę panią. Piesi też muszą włączyć myślenie. Taki brak rozwagi może dla nich skończyć się tragicznie. Zapaliła się zielona strzałka, zatem kierowcy skręcający w prawo ruszyli. No i to uruchomiło instynkt stadny u kierowcy stojącego na środkowym pasie. On też ruszył. Nie spojrzał na sygnalizator, a miał dalej czerwone światło. No i mimo tego czerwonego światła przeskoczył przez skrzyżowanie. Za ten manewr należy się 500 zł mandatu i 6 punktów karnych.